Hej, jeśli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia. Jeśli chcesz, możesz też mnie wesprzeć na stronie Patronite. Dzięki za wszystko i miłego oglądania. Witam wszystkich. Dzisiaj gramy Nilfgaardem. Wszyscy grają Nilfgaardem, no to też musimy grać Nilfgaardem, więc na początek łapa w górę, jeśli wam się podoba. Koszuleczka musi być. I tak, troszkę zmieniłem sobie ten mój Nilfgaard. Gramy bardziej pod szpiegów. Bo szpiedzy bardzo przydają się na Skrigę. Bardzo przydają się, żeby uniemożliwić boostowanie tego Morkwarga całego i ewentualnie Olgierda. Także tak wygląda teraz mój Nilfgaard. Mamy trzech emisariuszy, nawet Joachima sobie kupiłem. Cantarella, Sapera, żeby zostawić jakąś brygadę, albo rycerza, albo jednostkę, która wyleci z Joachima, więc troszkę pozmieniałem. Myślę, że nawet dobrze się sprawuje. I tak, i 27 kart, dlatego że cesarskie golemy wyjeżdżają z Janem. Ale pierwszy mulligan jest troszkę ciężki. Później już sobie czyścimy właśnie deck emisariuszami, tutaj tymi szpiegami, więc później końcówka jest bardzo dobra. Pierwszy mulligan troszkę ciężko, ale dzisiaj dobrze szło. Coś tam odrobiłem. 1900 było oczywiście mniej. Beka straszna. W sumie tak, rankingowe dzisiaj 7-3, 64%. No dobra, więc gramy. Może będzie troszkę więcej dzisiaj pojedynków, bo prawdopodobnie nie będzie live'a. Jeszcze nie wiem, kiedy to oglądacie. Dobra. O, mamy jakiegoś Eredina. Naprzód, synowie Nilfgaardu! Mamy jakiegoś Eredina, ktoś się wyrwał. No, to może być ciekawie. Pyk. Brązy trzeba wyrzucać, bo tego się pozbędę. Czyli Igni i Ciri. Mróz na pierwszą. O! Już nie będziesz miał lepszych kart. Nie powtórzę błędów Emhyra. Jak ty chcesz to wygrać teraz? I tak, dostaję Egana. Później. O, Peter mi się nie przyda. Zależy mi na ludziach. Pod Igni. Spoko, mam atrapę, nie bój dup. Proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. Okay. Nie powinno być kłopotu z takim, nie? Ale zobaczymy. Van Hemar dwa razy. Czas i przestrzeń nie mają przed nami tajemnic. No, grabisz sobie, majster. Tutaj dwie szóstki, to już jest okej. Okay. Ale nie wiem, czy Igni nie zostawić na jeźdźców. Też może jeźdźców nie mieć. Teraz pewnie jakiś Karantir wjedzie. No, może mnie tym zabić. Kurde, siódemka teraz. Wszystkie ścieżki prowadzą do Nilfgaardu. Tylko siódemka. Ewentualnie Petera na to. No bo trzęsienie dupy, może akurat. Jak będzie więcej jednostek, to nie wszystkie dostają, nie? Kurde, trzeba tym Nilfgaardem nadrobić teraz. Dobra.
Moim zdaniem warto. Barbarzyńcy. Warto, mimo jednej karty straty. Warto, bo mam dyszkę. I mogę położyć Ciri i pasować. On wyrzuci prawdopodobnie dwie karty. Bo nie ma już tej... Nie ma już tych wiedźm. Jakby miał te wiedźmy, to jeszcze bym pomyślał, ale tak to. Spoko. Medyk z Vicovaro. Topiec. Tariusz. Dobra. Atrapa na Van Hemara, jest okej. Aha, wyczuwam kłopoty. Jedną kartą, jak to zrobisz, to... Lipa? Jak nie, to... Okej. Czasem już mi się nie chce. Dwadzieścia jeden. Jakiś Ragnarok musisz odpalić chyba. Teraz, która karta to robi? Imlerit? Imlerit to robi. Aha, Imlerit. Wygrywa mu grę praktycznie. Jak ma Imlerita, to wygrał. Dawaj, mistrzu. Kurde, miał. Coś ty zrobił? Coś ty zrobił, chłopie? Coś ty zrobił, przecież w Ciri. I tak musisz dwie karty. Jedną nie zrobisz. O nie, jak on to policzył? Jedynie by mógł być remis. Czas i przestrzeń nie mają przed nami tajemnic. Ale zjebał. Chyba, że ma jeszcze jak usunąć Ciri. O nie, najmocniejszą jednostkę wywalił. I wiedźmy. Nie wiem, czy ma szansę. Też ta nie jest złota, ale... Tibor! Beka. Beka. Dzisiaj może taki dłuższy odcinek ze względu na brak live'a. Erigloir. Dawaj potrójne te. Jeść. Interesujący przypadek. Szkoda, że nie mam czasu. Niestety muszę dać to. Chyba zaraz oczyszczę tym Vanhemarem. Tak. Pokaż, na co cię stać. Tak. Otrapa na Vanhemara. Jak nic. Oh my god. Dobrze, że mam Tibora. To bolało. I dobrze, że on przeżył. Pokaż, na co cię stać. Kurde, chciałem takie trzęsienie dupy. No ale spoko. Karantira i Imlerita miał. Mocny deck. Mocny deck. Obyś nie miał Ragnara. Nie rozśmieszaj mnie!
Teraz Alba! Dawaj, podignij. Akurat będą 3 siódemki. Dawaj, dawaj. Ach, szkoda. Ale i tak siódemkę. Akurat sobie położył. Jaki rzeźnik. Niech żyje cesarz! Na twój zły dzień. Niech żyje cesarz! Dobra, odrabiamy. Trzeba będzie go w premium zrobić. Chyba będzie. To jest 911. O, jest beczuszka, otwieramy? Otwieramy, beczko i łapeczko. Klient ma zawsze. Sporo tych beczek otwieram, tak szczerze. Robim trach. Za levele, za rangi, za wszystko. Kraftować też można sporo. I więcej. O, drugi przypływ adrenaliny premium. Fajnie. Szkoda, że nie jakiś gold, ale... Oko. Gramy nexta. Trzy mecze, myślę, że... Spróbujemy. Nawet jak przegram teraz, to trzeciego zagramy. Wybaczę ci tym razem. A znowu jest Alba. To dobrze. On będzie miał te jaja, wiem. Kurde, nie mam żadnej czystej. Jest źle. No, będę miał na tym, na Janie. Kurde, źle. Nie mamy czystej pogody. Brzaski i Van Hemar się kiszą. No źle. Akurat źle mi się wylosowało. Nie wiem, czy nie odpuścić pierwszej rundy. Kiedy z tobą skończę, nie będzie co zbierać. No. Aha, wyczuwam kłopoty. On zaczął, więc będę sporo do przodu. Nic się przede mną nie ukryje. Nie, to samo dostałem. 11 kart. Dawaj jeszcze coś. Bo jak nie, to ja to wygrywam Janem. Nie będę. Nie będę pierdzielił. W sumie fajne zagranie. Bo jak on spasuje, to my to wygrywamy. No i dobra. Naprzód! Synowie Nilfgaardu! Zajebiste karty dostanę. Ale Egan jest wybit. Kogo mam zabić? Egan teraz tak wszedł jak w masło. No, no... Chyba sobie odrobiłem ten pech, który miałem na live'ach. To idealnie weszło. I mam Joachima i mam Kahira. Masakra. Masakra. Świetnie jest. 2-0. Moim zdaniem 2-0. Kłaniam się uniżenie. Gloir Enherzer! Dwie te sobie wrzucę. Fajnie. Ty tam zajmij sobą. Sobie te dwa punkty będę odrabiał. A to na sam koniec może. Zobaczymy. O! Nie mam igni niestety, ale cóż. Chyba odrabiać dwa punkty.
Fajnie. Miejmy to za sobą. Sugerowałbym upuścić nieco krwi. O, trochę zjebanie. Ale w porządku. To trochę zjebanie wyszło. Mam medyka do dupy, ale sobie go wymienię później. Tylko nie wiajo! Atrapa na harpie. Śmiechowe to by było. Pewnie jeszcze jedną mgłę położy. Ja czystego nieba w ogóle nie wrzucam. Chyba, że przypadkowo. Atrapa na to, na tą harpię by była okej. Okay. Jak sobie życzysz. Najjaśniejszy. Emisariusz siewce dostanę. Dobra. Szkoda, że nie mam czasu. O! Porządek musi zatriumfować! Peter troszkę nieprzydatny, ale cóż. Poradzić? Ciekawe, czy ten Tibor da radę. To było dobre akurat. O, zjebałem bardzo. Bardzo, będę dostawał teraz straszne obrażenia. Będzie trzeba Petera użyć za chwilę. Petera na rycerza. Petera na rycerza. Bo u niego w ogóle nic się nie sprawdza, ten Peter. No akurat na tą pogodynkę Peter jest do dupy. Ale na krasnale, spoko. Poddaj się, oszczędzisz mi czasu! Okay. Zależy mi na ludziach. O, mam dwie rundy spokoju. Nie wiem, co sobie zostawić. Chyba tego medyka z Vicovaro. Nic mi z tym nie zrobi. Tak, medyka z Vicovaro zostawiam teraz. Kiedy z tobą skończę, nie będzie co zbierać. Ostra infra. Uuu! Ostra infra. Barbarzyńcy. Masz dychę, więc pożoga mnie nie dotyczy. On tam wywalił. Może jeszcze pograć? Może jeszcze pograć i atrapa na sapera? No, pogramy. Pogramy, aż mi Tibor zostanie. Ale będzie śmieszne. Dobra, gramy, aż Tibor zostanie. Ładnie, ładnie. Tak, ale gramy, aż zostanie Tibor. Kłaniam się uniżenie. Ładnie wyczyszczone. Kulturalnie. Jeszcze tę atrapę użyję, tylko nie wiem, czy sapera, czy Petera. Sapera. Sapera na... siewce zarazy. O, sapera na siewce zarazy. Spoko. Bo tu mi może to rozwalić jeszcze. O to mi chodziło. Ostrzegałem. Kurde, 20 jest. Dobra, to na rycerza. Już troszkę oberwie, będzie miał 5 punktów.
Najgorsze, że jakby teraz... Nie, jakby spasował, to jeszcze wygram. Będzie Tibor za dychę wiedzie. Ale beka z tym Tiborem jest. Taki finisher, że szok. Little Lion. Dawaj, pasuj. Ogólnie jesteśmy w dobrej sytuacji. Pomimo straty karty. Troszkę to oberwie, to będzie miało jeden punkt pewnie. Jeden albo trzy, a to pięć. Osiem punktów na kolejną, zawsze coś. O nie! O nie! Tibor tego nie robi. Nie, nie robi tego. Kurde, szkoda. Minimalnie. Tam mgła mnie załatwiła jednak. No to będzie wesoło. Brzask, nie chcemy brzasku. Też emisariusz będzie straszny. Geralt Igni. I dany. No, może być cienko. Może być cienko, wam powiem. Masakra, Ragnarok miał. Ciekawe co powie. Alba! Najlepsze. Może jeszcze to wygra? Alba jest najlepsze. Dobra, jedziemy do 2000, nie? Ostatni meczek. Alba! Świetne. Taki chyba będzie tytuł odcinka. Naprzód! Synowie Nilfgaardu! Wreszcie, wszyscy grają Nilfgaardem. Błędów Emhyra. Ale miałem dwa jakieś potwory, nie? Aż dziwne. Czyste. Na razie medyka wyrzucę. Pan Hemar, no to czyste. Który gada. No, ręka nie za dobra. Ważne, że jest Ciri. Ciri jest naprawdę mocną kartą. Trzeba przyznać teraz. Cały czas przewaga ma znaczenie. Zwłaszcza z tym Tiborem. Jak mamy dużą przewagę, jesteśmy w stanie nawet odkluczyć i położyć Gertruda, nie? Ma znaczenie, ma znaczenie. Burak. Może jakieś karty na stole, więc można grać. O, fajnie. Mam Sopera? Mam Sopera. Stanę później Cantarelle. Będzie super opcja. Barbarzyńcy. Właśnie tak. Wiem, że tu jest 6, ale tutaj jest nowa linia po prostu. Czuwaj, proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. Fajne są te teksty, ja pierdzielę. Naprawdę jest piękne. O. Tutaj nawet się nie pokusił. Ewentualnie mam atrapę. No zobaczymy. Emisariusz, rycerz. Kłaniam się uniżenie.
Wszystkie ścieżki prowadzą do Nilfgaardu. Nie mam Tibora, kurde, przegramy to. Nie dawać mi. Ładnie. Coś jeszcze jednego takiego zioma? Kurde, atrapować to. Dziewięć punktów, to jest sporo. Chcemy to wygrać. Mógłbym na sapera tą etapę, ale będę miał sporo dystansu do nadrobienia. Tego nie było w podręcznikach. Okej, okay. Same trójki. Dyscypliny, tego wam wszystkim trzeba. Też to rozkładę. Raz, dwa, trzy, dobrze, tylko teraz mogę. Miałbym dwie dychy. To jest tak niesymetryczne zawsze. No, nie robi się podwójne, szkoda. Dyszki. Trzęsienie dupy jest w zasięgu. Może mieć jakiś Armagedon później. Trzęsienie dupy jakoś ładnie weszło. Tu by były dwie dwunastki, a tu by oberwało. No. No. Barbarzyńcy. Niestety muszę tutaj uważać na Igni. Jak szło to zaklęcie? Ja mam ambasadora u niego zagrał. On się broni, nie? Alherzer. Na co? Tego. Walczymy, walczymy. Pokaż, na co cię stać. Trzęsienie dupy! Tego już nie krutuję. Spoko. Jak ktoś, to mam Igni za 20... za 27 punktów. Więc mi się opłaca. Graj, graj. Pokaż, na co cię stać. O kurwa mać, to było mocne. 27. Mamy straty 31. Dobra, wygraliśmy. Musiałem. Mamy tą dychę i Ciri. Nie widziałem innego wyboru. Sorry. Nie widziałem innego wyboru teraz. Cantarella, ale super. Wiecie co, i tak nie mam Igni już. No to aut kajdany. Niestety. A, chociaż mogłem zostawić. Ale dobra. Nic się przede mną nie ukryje. Dobra. Zostawimy. Może mieć kajdany na chwili. Sugerowałbym upuścić nieco krwi. No, sapera może wyciągnąć. Może boleć. Tak, musisz coś położyć. Oby nie o kajdan w sumie. A te kajdany fajnie, bo jak teraz je wyrzucę, to dostanę jakąś fajną jednostkę. No najlepiej jakbym Tibora dostał, ale wątpię. Kłaniam się uniżenie. Nie mogę chyba grać do końca. Ja już nie mogę grać. Nie, nie, nie. Też mógłbym tego zioma.
Egrototum anima est, spes est. Dobra, tego akurat mogę. Tuveni Gloir! Jeszcze wyciągnę od niego. Miejmy to za sobą. Staram się być sprawiedliwy. Takie karty idą, to spoko. Zależy mi na ludziach. Zrobię co muszę. Okej, okay, widzicie, miałbym ciężko. Nie rozśmieszaj mnie! Wyrzucił Ciri i wyrzucił Płotkę. Bardzo dobrze, że to grałem. Chociaż może mieć Tibora. Może mieć Tibora. Kurde, szkoda, wiecie co? Że nie mam tu jakiejś jednostki, żeby go przebić. Jednak te kajdany złe były, ale bałem się mojej tutaj karty. Dobra. No, ciekawy mecz. Ciekawy mecz. Jak on ma Tibora, to jesteśmy w dupie. Emisariusz Terio. Ja pierdzielę, co za karty. Tam jest Kahir, Tibor. Też Kahir by przyszedł. On coś tam sobie wybrał. Chyba nie dostał Tibora. Tak? O co chodzi? No, dostał. Ale to będzie bolało. Teraz zobaczycie, jak boli dostać w dupę od Nilfgaardu. Teraz to właśnie zobaczycie. Kłaniam się uniżenie. Co za razy. Egrototum anima est, spes est. Sugerowałbym. Może te punkty dadzą mi wygraną. Niech żyje cesarz! Tak. Tak właśnie się dostaje w dupę. Te kajdany tak mnie prześladują. Co by tu teraz zrobić? Dyscyplinę, tego wam wszystkim trzeba. No, na galerze zapierdala. Tibor wygrywa gry. Tibor wygrywa gry. Ale fajne, fajna lekcja. Myślę, że kto ma Tibora... Dokończcie. Kto ma Tibora, dokończcie w komentarzu. No ale straciłem. Ale cóż, spoko było. Kto ma Tibora, ten... Albo... Cokolwiek. Trzeba to transmutować, nie? Innym razem. Ale dobra, dzięki za oglądanie. Myślę, że taki długi odcinek wam się spodoba. Piszcie w komentarzu, czy takie bardziej długie robić, jak nie ma live'a. I widzimy się następnym razem. Powodzenia na turnieju, kto gra na Gwin24. Bywajcie.